Hejcie, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. Moi drodzy, tym razem mam dla was fajny serwer, jest to, uwaga, uwaga, Gospel nam powie. Witam pana. Witam wszystkich. Powiedz nam, co my tutaj mamy za serwer? Ogólnie, poczekaj, jeszcze zanim, to Gospel jest moim technikiem na moim serwerze Discordowym. Oczywiście zapraszam na mój serwer Discordowy. Koniecznie zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. I Gospel powie nam mniej więcej, co to jest za serwer, ponieważ on mi ten serwer zaproponował, udział w tym serwerze, żebym na tym serwerze sobie trochę pograł. Także, Gospel, reszta należy do ciebie tutaj. Co i jak Gospel nas oprowadzi po tym serwerze, także myślę, że możemy przejść do dalszej części, także słucham. Dokładnie, to jest sieć serwerów Minecraft. No i taki nasz tryb to jest survival plus działki, taki jeden z... Czyli mamy survival, mamy skyblocka i mamy bedwarsy, tak ogólnie to jest takie lobby startowe i jeszcze muszę powiedzieć, że wszystkie serwery, które są, które ja mam na przykład z Woskim, czyli jakiś tam B-World, jakiś tam serwer pod inne nagrywki, to jest właśnie od Gospela i od jeszcze jednej osoby, Kodera, którego oczywiście pozdrawiamy. Koder jest również, zresztą możemy tutaj pokazać administrację, tutaj jest administracja serwera, także zobaczcie, mamy tutaj Gospela, mamy tutaj Kodera i tutaj jeszcze jest... BIOS. BIOSa nie znam osobiście, jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale w każdym razie to jest cała administracja serwera i miejmy nadzieję, że ten serwer będzie się rozwijał. Ja sobie na tym serwerze troszkę pogram, będziemy grali na survivalu, bo powiem wam, że jest dosyć ciekawie, a Gospel właśnie mi zaproponował udział, jakby granie na tym serwerze, żebym sobie popróbował, więc dlaczego by nie, może wam się również spodoba, wejdziecie na ten serwer, zobaczycie. No i co, myślę, że możesz dalej przejść. To, że się tak przerywam, ale po prostu tam takie istotniejsze rzeczy w ogóle, zacz jaki gościu ma... O, już go nie ma, poszedł sobie. Dobra, nieistotne. Dobra, gdzie ty jesteś, bo cię zgubiłem. Dobra, no dobra, także mówiłeś to... o tym survivalu. Okej, okay, dobra, już ci nie przerywam. Mów dalej. No to może pójdziemy ten sobie na survivala. Możemy przez trzy drogi na niego trafić. Przez dobra, gwiazdę. Dobra, mamy gwiazdę, okej. Okay. Czyli gwiazda to jest taki nawigator. Okej, okay, dobra. No tak, tak. Kolejny ewentualnie, sposób. Ewentualnie klikając w NPC-ta. Też albo jeszcze przez portal, nie? Można. Takie tak, trzy tak, sposoby tak. Mamy, czyli na przykład, dobra, załóżmy, że przez tą opcję kliknięcia na ziomka, czyli sobie przechodzimy do tutaj, teraz nas przerzuciło, gdzie nas teraz przerzuciło, mów dalej, co i jak. Teraz jesteśmy... Na no. Spawnie survivala. Dobra, czyli to jest spawn survivala. Ogólnie możesz się pochwalić, bo tego nie mówiliśmy. Także fajnie by było, jakbyś się pochwalił, co tutaj, kto tą mapę w ogóle wybudował, kto to wszystko robił. Bo z tego, co ja wiem, co mi Gospel już mówił, to on się zajmował tymi mapami i w dużej części, tak, ty chyba to robiłeś też, te mapy tak, wszystkie tak. Tutaj robiłeś. Także fajna sprawa, naprawdę. I znajdujemy się teraz na tym survivalu, na tym lobby spawnie survivalu. I tak, co Gospel mamy tutaj? Pokaż nam po kolei. Może zacznijmy na przykład od administracji, też jest cała. Oczywiście rekrutacja otwarta, więc zachęcamy. O, widzicie, możecie nawet zostać tutaj adminem, jeśli ktoś będzie się tak dobrze sprawował, to może zostać nawet adminem tutaj na serwerze, także fajna sprawa. No dobra, tak. To tutaj ile macie? Mamy... Jedno macie wolne miejsce, widzę, tak? Na tego, na admina, tutaj widzę na zielono, a nie, dwa są. Dwa wolne i tu jeszcze chyba, nie? A tu już ktoś jest, widzę. A to jest tak, helper, tak. O, zobaczcie, mają helpera, mają administratora, właściciela. No powiem ci, że nieźle. No dobra, to co, może zacznijmy od tych rank, które tu są, bo tu z tego co wiem, jest VIP, super VIP i tak dalej, no to fajnie jakbyś to przedstawił nam mniej więcej po kolei, jak to tutaj wygląda. To jest na przykład strefa VIP-a. Czyli mamy i tu tutaj tylko może wejść VIP. Strefę VIP-a. Aha, czyli to jest taka strefa, taka jakby VIP. VIP to jest ta najniższa ranga, tak? Później jest chyba tam super VIP, ale to zaraz przejdziemy do tego. No dobra, i co mamy na tym VIP-ie? Co tutaj jest? Pokaż nam. No to na VIP-ie możesz sobie naprawić różne rzeczy. Tak samo możesz sobie ściągnąć enchant, jak sobie na przykład ci jakiś zły wypadnie. Dobra. I masz też portal do Netheru, no ale to tam... Takie podstawowe tak. Itemki, okej, okay. Czyli po prostu mamy, polega to na tym, że nie musimy gdzieś tam sobie sami tego robić, tylko sobie idziemy na spawna, jeśli mamy VIP-a i sobie po prostu mamy o takie udogodnienia, nie? Na takiej zasadzie to działa. Tu mamy jakieś króweczki, świnki. Świnki. Mogą być króweczki. Dobra, mamy świnki, także świnki możecie sobie też zejść i sobie po ten jedzonko pobrać, także fajna sprawa. No dobra, i to jest VIP. Dalej mamy super VIP. Tak?
I Super VIP różni się tym, że ma chyba tam kilka dodatkowych rzeczy. Zaraz zobaczycie, co tutaj mają. O, właśnie, już wiem, dlaczego powiedziałem, że krówki, bo widziałem, że były gdzieś krówki. I to były na Super VIP-ie. Właśnie dlatego tak. Mi się tak... pomyliło. No w każdym razie na Super VIP-ie są krówki. Także tam mamy świnki, tu mamy krówki. I co tutaj jeszcze jest więcej, powiedz mi? No tutaj masz sklep już taki trochę... O, zobaczcie, tutaj już jest kowal. Tutaj już jest kowal. Kowala tam nie ma. Wow. Także tutaj już udogodnienia są nieco większe. Są również portale. I do czego prowadzą te portale, powiedz? No, to wszystko do... A jest faktycznie. Dobra, jest opisane, sorry. Tutaj wszystko jest ładnie napisane. Nether i End, okej. Dobra, a na jakiej zasadzie działa ten sklep tutaj? Bo mamy tutaj sell i tutaj napraw, tak? A tutaj sprzedaj. To się klika na tabliczkę, czy jak to działa? Czy to komendą tak, trzeba wpisać? Na tabliczkę prawym ten klikasz i sprzedajesz. Musisz mieć w inwentarzu. Aha, i... Dobra. Od razu cię sprzedaje i pieniądze zostają dodane na twoje konto, które możesz sprawdzić z money. No, a tak to mamy tutaj i resztę takich rzeczy jak enchant i tak dalej, także to jest, tym się właśnie różni Super VIP od VIPa. Dobra, gospod, co jeszcze mamy, co jeszcze ciekawego możesz mi tu pokazać? Tutaj rozbudowujemy sklep, jest na razie w budowie. Wszystko jest właśnie w trakcie budowy, ale jedna ważna rzecz, którą ja bym chciał wam pokazać, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Mamy coś takiego, informacja, regulamin i tu właśnie się kupuje VIPa i Super VIPa. I zobaczcie, jakie tutaj są super grafiki i te grafiki robiła... I tutaj, gospel, możecie się pochwalić, kto robił te grafiki. Narzeczona, żonka. No, zobaczcie, narzeczona gospela zrobiła takie mega grafiki, naprawdę super to wygląda i super jest to tutaj wszystko opisane, także naprawdę według mnie mega. Także musiałem to pokazać, bo to mnie najbardziej chyba zachwyciło tutaj, powiem ci szczerze. Nie wiem czemu, ale mi się naprawdę spodobały takie rzeczy. Dobra, i tutaj tak jak gospel mówi, to wszystko jest na razie w trakcie jeszcze budowy, także zobaczymy, jak to się rozwinie. Tu jest skrzynka dla biednych. Czemu wy taką skrzynkę zrobiliście? Co to za skrzynka jest w ogóle? Skrzynka dla biednych, czyli na jakiej zasadzie to działa? Co ja mam sobie tutaj coś wrzucić? Czyli, bo ja jestem biedak, tak? Bo ja, jak to się wpisał? Money. Ukośnik money, tak. Nie? Ukośnik tak, money. Tak. Także zobaczcie, no jestem biedny, bo tylko 150 pieniążków mam, także słabo. I skrzynia dla biednych, wytłumacz, na czym to polega? Jak to działa tak mniej więcej z grubsza? To skrzynia dla biednych. No to jak ktoś jest za bogaty, już masz pewien status na aha, serwerze, to można może... sobie oddać dla kogoś, aha, takie tak, coś. Tak. Aha. To może się podzielić. No to dobra. Aha, i to jeszcze chciałem pokazać, choć tutaj, zobaczcie, jest takie coś jak depo, można się wymieniać itemkami, ciekawa rzecz. Gospel sobie wchodzi z jednej strony, ja chodzę sobie z drugiej strony, tutaj nam się ładnie zamyka, no i możemy tutaj się jakby tradeować itemsami, nie, na takiej zasadzie. Także fajna sprawa, o, na przykład gospel rzuca mi tutaj jakieś jabłuszko, ja nic nie rzucę, bo na razie nic nie mam. Mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, także... Albo daj to jabłko, ja sobie od razu zjem, bo mam mało HP w sumie. Także w sumie czemu by nie? No także pomysł myślę, że ciekawy. Nawet spoko. O, zobaczcie co ja dostałem. Jak tu startowy miecz, startowy łopata i tak dalej. Nice, podoba mi się. A to... O, nawet to jest zenchantowane. No spoko. Dobra, to czemu ty mi nie mówiłeś od razu, że to taki na start takie itemsy są? Stary. Jakoś zapomniałem. I ogólnie tak, właśnie, bo jeszcze o tych rangach, jest ten Super VIP, jest tutaj VIP i jest jeszcze ranga YouTuber. I teraz pytanie ranga YouTuber, od ilu tutaj subskrypcji wy takie coś w ogóle uznajecie jak ranga YouTuber? Na jakiej zasadzie to działa? Macie to już ustalone, czy jeszcze na razie to nie jest tak powiedziane do końca? Na razie jeszcze nie jest do końca. Aha, czyli jeszcze nie wiadomo. No w każdym razie taką rangę myślę, że też możecie chyba dostać, tak? Gospel, dobrze mówię? No tak, tak. No to, tak to już się musicie z adminami dogadać. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, bo ogólnie tu jak wyjdziemy za te bramy sobie, no to już można powiedzieć, że jest taki survival, możemy sobie tam budować, robić co tylko chcemy. Ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać, to tutaj Gospel mówi, że trochę pracował nad tymi boksami, bo są takie tutaj boksiki. I powiedz mi, coś tutaj zostało zrobione już, bo to jest jeszcze budowa, tak? Dobrze mówię? Cały czas tak. To jest w trakcie prac, ale chodzi o to po prostu, że mamy taki opening jakby skrzynek, otwieramy sobie skrzynki i nam coś z tej skrzynki wylatuje. Coś tutaj wiesz możemy co? Zrobić. Mogę zdemonstrować ci. O, fajnie właśnie, jakbyś mógł pokazać, jak to mniej więcej... O, coś zrobiłem! O, w ogóle zobaczcie, jaki efekt jest, nie? Mega efekty są. Wow! Dodam kilka jeszcze skrzynek, to zobaczycie sobie, bo każda skrzynka ma swój inny efekt. Inaczej to wygląda. No pokaż.
Też na przykład możecie od razu na 5 otworzyć takich skrzynek sobie. Jest wszystko zrobione w GUI, tylko na razie Stevie nie może pokazać, bo też jeszcze muszę poustawiać permisję. Ale wszystko będzie z czasem pokazane. Ej, ale efekt tego jest naprawdę mega, nie? Fajnie to wygląda. Albo na przykład coś takiego. Wow, nice. Dobre, dobre. Także no tak, tak to się wszystko mniej więcej z grubsza prezentuje. Myślę, jeszcze w sumie że... zapomniałeś o najważniejszym. No, mów. Bo gdzie? To jest survival plus działki, tu z tyłu. A no właśnie, to mamy działeczki jeszcze. I tu możesz sobie założyć i działkę. I właśnie, tu są kolejne informacje, jak stworzyć działkę, komendy do prac, czyli wszystko mamy tutaj ładnie wyjaśnione, zobaczcie. Jak to jest ładnie wyjaśnione. Będziecie mieli po prostu IP serwera, myślę, że w opisie, także będziecie mogli sobie wejść na serwer i pograć. Także spoko. Zobaczcie, tutaj wszystko jest opisane, wszystkie komendy. Także fajna sprawa. Dobra, Gospel, teraz tak, ja bym poszedł gdzieś na zewnątrz, tutaj wyszedł z tego naszego spawna i tak z grubsza zaczął swoją mniej więcej przygodę, żeby tak zacząć, wiesz, odcinek, będzie to pierwszy odcinek jakby z przygody i gdzieś tutaj za tymi murami po prostu zacznę sobie jakiś tam survival już działać. Idziesz ze mną, czy zostajesz? Powiedz mi, bo no tu jest, pójść. No to chodź, kto mi pomoże, pomożesz coś. Zobaczcie, tutaj jest, ogólnie rozumiem, że za czerwoną linią już można się tutaj bić, tak? I tak dalej, aha. Czyli za czerwonymi liniami po prostu już można się klepać. Jak to mówicie na moich odcinkach, pod moimi odcinkami klepy Minecraft można robić. Zobaczcie, mamy tutaj działeczkę kupioną. Wow, fajnie w ogóle gościu sobie zrobił, nie? Podoba mi się. Także tutaj nic nie można zniszczyć, tutaj sobie ktoś ma po prostu działeczkę. I wow, w ogóle tutaj, w ogóle ile on ma tutaj zwierząt, stary, ty. Nice. Podoba mi się, o jest, zobaczcie. Siemaneczko, fajną masz kawarol, bardzo, bardzo fajna działeczka, bardzo mi się podoba. Powiedz mi, ta działka tutaj, co jest, to, tak. To jest daleko od spawna, czy nie? Zobaczymy po koordynatach. Bo właśnie nie wiem, czy tutaj już zostać, czy po prostu wrócimy na spawna i ja sobie tam pójdę po prostu w świat. Powiem no ci, jest, że nie wiem. 1000 kratek od spawna jest. Wiesz co, to może zróbmy tak, ja po prostu, jak już tu jesteśmy, to ja sobie, mogę tutaj sobie tak zacząć gdzieś, czy nie? Czy to będzie słabe, jak tak sobie zacznę, czy lepiej jak po prostu od spawna pójdę? Świat, nie, jak no, myślisz? Myślę, że tutaj możesz. Może być, nie? No dobra. To ja gdzieś tutaj się zacznę budować i teraz tak. Myślę, że z grubsza powiedzieliśmy, jak ten serwer wygląda. Gospel właśnie mi zaproponował taki udział w tym serwerze, żebym sobie pograł, zobaczył co i jak. Także co, kolejny odcinek już, nie, żeby też ten odcinek nie był za długi, to po prostu już nie będę w tym odcinku się budował. W kolejnym odcinku zaczniemy jakąś budowę, coś tutaj, jakiś survival zaczniemy grać. Tak jak mówię, będziecie mieli właśnie IP tego serwera w opisie, także będziecie mogli sobie na serwer zajrzeć. I co, trzymajcie się, hej! Cześć.